Siemanko, dzisiaj jesteśmy na takiej przetwórni. Złowiłem jednego dorsza i zauważyłem, że pływają w wodzie. Może uda mi się nagrać. Łososie albo trocie wędrowne. Na razie ich nie widzę, ale tutaj taka ławica rzędu 5 sztuk pływa sobie. Nie chcę oczywiście brać, ale zobaczymy. Dobra, to wędkujemy. Stawiam kamerę. Zestaw. Nie wiem, czy to widać. Widać chyba. To jest zwykły jakiś riper, kopyto i taka przywieszka. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Planuję nagrać dla was taki film, jak wyglądała moja tutaj kariera w cudzysłowie na warsztacie. I może napiszcie, czy jesteście zainteresowani. Powiem wam, jak tutaj pracę znalazłem jako mechanik. Poszedłem do jednego warsztatu i mówię, że no jestem mechanikiem, tyle i tyle lat pracowałem i tak dalej, i tak dalej. No i klient do mnie mówi: a pracowałeś w Norwegii? Nie. No to przykro mi, ale nie mam dla ciebie pracy. No i wysłał mnie akurat do tego szefa, u którego teraz pracuję. No i tak to zajęło mi 6 lat ponad. W międzyczasie się naprawdę bardzo dużo zmieniło w jego zachowaniu. Także jeżeli będzie to dla was interesujące, będziecie chcieli o tym posłuchać, to napiszcie mi komentarz, że chcecie wysłuchać tej historii, bo naprawdę ja, zaczynając pracę u tego pana, to naprawdę to była wtedy sielanka. Naprawdę zajebiście się pracowało, mieliśmy wspólny język, tak mi się wydaje. No ale później, nie wiem, jakoś nie wiem, nie rozumiem tego. Czy po prostu może on nie lubi tego zawodu albo swojej pracy, bo jakoś tak zaczął poświęcać mniej czasu warsztatowi. Na początku, gdy się spotkaliśmy i zaczęliśmy pracować razem, bo on na początku ze mną pracował, to naprawdę wydawało mi się, że to jest człowiek, którego zawsze szukałem. Ale później jakoś tak zaczęło to się rozjeżdżać. A teraz to już są takie jazdy, że być może dlatego, że złożyłem powiedzenie, ale jeżeli będziecie chcieli znać więcej szczegółów, to wam opowiem na jakimś dłuższym vlogu. No i mam też plan upublicznić ten swój pierwszy film na kanale. Troszkę ciężko mi się go ogląda, bo wtedy chorowałem na depresję i nie wiem, czy w ogóle mówiłem coś tam z sensem. Ale go upublicznię. Wkrótce dam wam linka, jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, jak to wyglądało u poprzedniego szefa. Bo tam to była w ogóle porażka firmy. Jak na razie nic nie bierze. Czekamy na przypływ. Jest godzina. Która jest godzina? 15. To przypływ już jest prawie że w pełni. Złowiłem jednego dorsza, pokażę wam zdjęcie. Takiego z 50-60 cm. Myślę, że jak opowiem wam o szczegółach, co tu się działo na warsztacie, to naprawdę niektórzy nie uwierzą po prostu. Ryb nie ma, ale zaobserwowałem delfina. Może się wynurzyć jeszcze raz. Dobra, nie wyłączam kamery. No nie chcę się pokazać. Chyba wam nagrałem łososia.
Nie wiem, czy się nagrał. Zobaczymy w postprodukcji. Idę troszeczkę w inne miejsce. Zobaczymy. Tu jest jakaś opuszczona wytwórnia ryb. Powiem wam, że przez te 8 lat w Norwegii naprawdę mam takie zaległości, takie różne niezałatwione sprawy w Polsce, po prostu nie miałem kiedy. Tylko praca, kilka tygodni w domu i praca, i dom, i praca. I naprawdę w tym roku chciałem sobie troszeczkę więcej czasu spędzić w domu. No ale niestety nie dogadaliśmy się z szefostwem. Więc złożyłem wypowiedzenie. Życie toczy się dalej. Jestem w tym wieku, że w pewnym sensie nikt nie będzie mi mówił, co mam robić i na pewno nie będzie ingerował w moje jakieś tam życie prywatne. Więc niestety to też jest jednym z powodów, dlaczego musimy się rozstać z moim szefem. No jak na razie widzieliśmy łososie, delfina i złowiłem jednego dorsza i kolega dwa. I tyle. Ja jednak idę stąd, bo tu są zaczepy, a nie mam za wiele przynęt do urywania. No chyba tyle, nie będę więcej nagrywał i gadał bez sensu. Jeżeli chcecie poznać taką dokładniejszą historię mojego pobytu tutaj, to piszcie, tak jak mówiłem, w komentarzach. Jak coś złowię, to jeszcze nagram. Więc narka i do następnego.